Wygląda na to, że kontrofensywa rzeczywiście się zaczęła i Ukraińcy dzielnie walczą o odzyskanie swoich terytoriów. Trzymamy oczywiście za nich kciuki, wspieramy ich jak możemy, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co może być po wojnie. Co z bezpieczeństwem Ukrainy po zakończeniu wojny? O jakich gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy możemy mówić? Czy Ukraina ma szansę i czy powinna zostać przyjęta do NATO? O tym za chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Pozdrawiam Was, to dzięki Wam mogę to robić. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w, w patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa, czy Państwa firma chciałaby zostać mecenasem układu otwartego, zapraszam do kontaktu. Ze mną. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Equadrat V, to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Jakie są dziś nastroje na zachodzie, kiedy Ukraina rozpoczyna swoją walkę? Nie jest wcale tak źle. Te nastroje, moim zdaniem, są coraz bardziej proukraińskie, coraz bardziej wraca taka gotowość do wspierania Ukrainy. Znakiem tego niech będzie wypowiedź Majka Pensa, byłego współpracownika Donalda Trumpa, który właśnie rozpoczął konkurować z Trumpem w walce o nominację jako kandydat na prezydenta partii republikańskiej. Otóż wiem, jak Trump. Co Trump mówił, a Mike Pence powiedział tak. Szczerze mówiąc, kiedy Władimir Putin wjechał na Ukrainę, były prezydent, miał na myśli Trumpa, nazwał go geniuszem. Ja znam różnicę między geniuszem a zbrodniarzem wojennym. To powiedział Mike Pence, konkurent Trumpa w Partii Republikańskiej. Jednak widać, że duża część Republikanów ma wciąż taki sam pogląd na kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę, jak Polska czy inne kraje Europy Środkowej. Z kolei Antony Blinken, czyli demokrata, sekretarz stanu w obecnej administracji w Waszyngtonie, kilka dni temu na konferencji w Helsinkach powiedział, że, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę i pomagać jej w budowaniu armii przyszłości. I tu cytat: która będzie obejmowała nowoczesne lotnictwo, zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, nowoczesne czołgi, pojazdy opancerzone, produkcji zaawansowanej. Amunicja, także szkolenie w zakresie utrzymania gotowości bojowej wojsk. To jest zapowiedź nie tylko wsparcia do Ukrainy w jej drodze do zwycięstwa, ale mówił o tym, co będzie po, że Stany Zjednoczone chcą wesprzeć Ukrainę w budowaniu przyszłego bezpieczeństwa tego kraju. Pytanie, na ile Amerykanie będą w tym konsekwentni i czy zdecydują się na to, żeby przyjąć Ukrainę do NATO wśród Amerykanów, nawet wśród demokratów, w obozie władzy. Nie ma co do tej sprawy zgody. Co mówi się we Francji i w Niemczech, bardzo ważnych krajach? Kilka dni temu sieć obiegła takie nagranie z w Brandenburgii, na którym, zorganizowanym przez SPD, na którym wściekły kanclerz Olaf Scholz przekrzykiwał przeciwników dostaw broni dla Ukrainy i nazywał Putina podżegaczem wojennym, który najechał Ukrainę z 200 tysiącami żołnierzami yy, i chce je zniszczyć, i chce zniszczyć yy, Ukrainę i ją podbić. To dla nas dosyć oczywiste stwierdzenie, ale jeśli Państwo widzieliście ten film i emocje Scholza, to pokazuje, że w jego głowie, w jego emocjach naprawdę nastąpiła zmiana, że nastąpiło cały ten wędę. I też trzeba zauważyć, że Niemcy w ostatnich tygodniach przyspieszyły dostawy sprzętu na Ukrainę. To bardzo ważne. Podczas niedawnego szczytu europejskiej wspólnoty politycznej w Mołdawii, zarówno Scholz, jak i prezydent Francji Macron mówili o konieczności udzielenia Ukrainie zdecydowanych, bardzo konkretnych i bardzo jasnych gwarancji bezpieczeństwa. To bardzo ważne słowa. Pytanie, czy pójdą za tym realne działania i co to oznacza? bo na razie chyba nie mówili o przynależności Ukrainy do NATO. Prezydent Macron e, był też w ubiegłym tygodniu w Bratysławie i wystąpił na takiej konferencji bezpieczeństwa Globsec i powiedział tam wyraźnie, że Francja i cały Zachód popełniły błąd, nie dostrzegając realnego zagrożenia ze strony Rosji o którym mówiły państwa Europy Środkowej. Przypomniał on pośrednio o, słynne czy niesłynne słowa Jacques'a Chiraca, byłego prezydenta Francji, który kilkanaście lat temu powiedział, chyba prawie 20 lat temu, powiedział, że Polacy stracili szansę by siedzieć cicho. Jeśli państwo pamiętacie, to chodziło o to, że Warszawa poparła Waszyngton w sprawie interwencji w Iraku. Obecny prezydent Macron powiedział tak, straciliśmy szansę do wysłuchania Was. Mówił to do Polaków i do e, Europy Środkowej. No, zupełnie inaczej niż Sirak. E, e, niż Zaskakujące e, to trochę, widać takie ukłony, e, ukłony w sprawie, w, w, stronie, w stronę Europy Środkowej. Ten sam Macron, który kilka lat temu mówił o śmierci mózgowej NATO. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie słowa. Był w ogóle bardzo krytyczny wobec e, NATO. Dzisiaj nie tylko wykonywał gesty wobec Europy Środkowej, ale też mówił z szacunkiem i z respektem o Roli NATO i artykułu 5. Podczas tego wystąpienia w Bratysławie powiedział tak, artykuł piąty spełnił swoją rolę. Jestem przekonany, że Rosja ma świadomość jego mocy. A potem dodał, Moim celem nie jest w żadnym wypadku próba zastąpienia NATO czymś innym. Mówię to otwarcie, bo wiem, że moje słowa mogą być przeinaczone. Nie chcę zastąpienia NATO przez jakąś formę francusko-niemieckiego kondominium. To mówił prezydent Francji. Zaskakujące, prawda? Co z tego wszystkiego wynika? No, z jednej strony Zachód rzeczywiście wygląda, że jest coraz bardziej zjednoczony i przekonany, że e, po pierwsze, znaczy, że warto wspierać e, Ukrainę realnie jest przekonany, że Rosja jest wrogiem i pewnie, że będzie poza systemem przez lata. Rosja już chyba nawet z głów ich rzeczywiście wypadła i to jest bardzo dobry znak. Ale z drugiej strony i w Białym Domu i w Berlinie wciąż jest strach przed przekroczeniem kolejnej czerwonej linii. Tym razem tę czerwoną linią jest wizja przyjęcia Ukrainy do NATO. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma Podobno z tego, co słyszałem, nie ma takiej samej opinii na ten temat w Departamencie Stanu. Cytowałem Blinkena, który właściwie mówił prawie to, że, że Ukrainę warto przyjąć do NATO. Biały Dom tak nie uważa. I Biały Dom jasno mówi, podobnie jak Berlin, że na razie nie myślimy o przyjęciu Ukrainy do NATO. No i to jest problem. Nie lękajcie się. Te słowa wypowiedział niedawno w Warszawie profesor Elliot Cohen na konferencji Strategic Arc, przywołując oczywiście słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie kilkadziesiąt lat wcześniej. On dzisiaj, Elliot Cohen, te słowa kierował do zachodnich decydentów, by nie bali się pokonać Rosji. I my nie możemy bać się dzisiaj przyjęcia Ukrainy do tego najpotężniejszego sojuszu bezpieczeństwa, bo to jest jedyna solidna gwarancja. Putin jeszcze ani razu nie odważył się naruszyć granicy paktu. Pamiętajcie Państwo, to się do tej pory nie zdarzyło i mam nadzieję, że się nie zdarzy. Dlatego tak ważne jest to, żeby, żeby Ukraina była częścią tego paktu i żeby była bardzo dobrze zabezpieczona. To jest także w naszym interesie. Za miesiąc odbędzie się bardzo ważny szczyt NATO w Wilnie. Na razie nie wiadomo, czym się zakończy, jakie decyzje zapadną. Próbowałem dowiadywać się od dyplomatów. Wiem, że toczą się rozmowy, ale brak jest jasnej wizji. Gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po wojnie. Te decyzje zapewne zapadną w ostatniej chwili na poziomie głów, głów państw. Co jest ważne, potrzeba bardzo konkretnego planu być może czegoś na kształt mapy drogowej, jakiegoś takiego zapewnienia, że Ukraina zostanie przyjęta do sojuszu po zakończeniu wojny. To jest bardzo ważne, no ale prawdopodobne jest, że tak się nie stanie. Że nie będzie też bardzo źle, bo powstanie jakiś inny, dziś niejasny, plan zabezpieczeń e, dla Ukrainy. Od jednego z dyplomatów usłyszałem, że Amerykanie mają naciskać na stworzenie takiego systemu, w którym będzie grupa państw wspierająca Ukrainę, która a, będzie im dostarczać broń i szkolić ich w razie potrzeby, ale nie będą stacjonować te wojska na terenie. E, tego kraju. Czyli taka sytuacja mniej więcej jak jest w tej chwili, tylko ma być to spisane, usystematyzowane i wiadomo, jak, jak jakie państwa będą działać. Ja uważam, że to jest za mało, ale niewykluczone, że na tym się skończy. No i teraz, co jest bardzo ważne, jakikolwiek system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy nie powstanie, on będzie w ten czy inny sposób dotyczyć Polski i będzie miał ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Dlatego my musimy uczestniczyć aktywnie w projektowaniu tego systemu, tego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To kluczowy moment dla naszych przywódców. Ech. Wspomniałem o tym, że Francja się tak wachnęła i robi gesty w stronę Europy Środkowej, prawdopodobnie dlatego, że Biały Dom obecny dogaduje się z Berlinem i chcą stworzyć taką przeciwwagę. A tę sytuację trzeba wykorzystać. Nasza dyplomacja musi być bardzo aktywna w tym czasie po to, żebyśmy my mieli wpływ na to, jaki ten system zabezpieczeń będzie, bo ten system będzie mieć wpływ na Polskę. Jest takie niebezpieczeństwo, że Amerykanie ustalą to z Niemcami, może z Francją, a my będziemy musieli do tego dołączyć. Zostaniemy post postawieni przed faktem dokonanym, a ten system będzie na pewno nas, czy prawie na pewno nas, bezpośrednio dotyczył. Dlatego musimy. Polska, polska dyplomacja, e, polskie elity polityczne muszą być bardzo aktywne w tej sprawie, a nie w innych, którymi dzisiaj się bardzo intensywnie zajmują. To naprawdę bardzo ważne. Dziękuję. To wszystko na dziś. Polecam się Państwu, patronite.pl, jeśli uważacie, że warto, e, wspierajcie Układ Otwarty. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.